Wydaje się, że jest lepiej niż z keratekiem, natomiast na dnie słoika widocznie jest również wytrącony osad. W takim ujęciu dobrze to widać, jak zaczyna powoli spływać. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód, ponownie Honda Civic, rok produkcji 2007, silnik 1.8 benzyna z pośrednim wtryskiem plus LPG, 140 koni. Cel główny odcinka to sprawdzenie kolejnego zestawu próbek z obszernej przesyłki Piotra. Główny wyróżnik odcinka to sprawdzenie, co dzieje się z parametrami oleju po dodaniu dwusiarczku molibdenu oraz porównanie do poprzednich etapów, w których występował w roli dodatku najpierw ceramizer, a później keratek. Inicjatorem eksperymentu jest Piotr. Jaką przesyłkę skierował do R2D wiecie z dwóch poprzednich odcinków. W dzisiejszym materiale podejmujemy zestaw z trzeciego etapu. Próbka numer 1 to olej świeży. Próbka numer 2 to olej świeży wraz z dodatkiem. W ramach ciekawostki możemy dokładniej ocenić stopień wymieszania dwusiarczku molibdenu z Shellem. Wydaje się, że jest lepiej niż z keratekiem, natomiast na dnie słoika widocznie jest również wytrącony osad. W takim ujęciu dobrze to widać, jak zaczyna powoli spływać. Próbka numer 3 to olej przepracowany. Próbka numer 4 to olej przepracowany wraz z płukanką. Przypominam, że w każdym etapie występuje olej Shell Helix Ultra w klasie lepkościowej 5W30. Klasy jakościowej i aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. W tym etapie zastosowano, tak jak wspomniałem wcześniej, dwusiarczek molibdenu jako dodatek do oleju. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 10 339 km. 50% eksploatacji to miasto, 50% trasa, dominują odcinki przekraczające 20 km, olej eksploatowany przez 5 miesięcy. Przypominam, że w każdym etapie wykonywana była dolewka w ilości 1 litra oraz płukanie silnika środkiem TEC 2000. Dodatkowe informacje na temat eksploatacji znajdują się w odcinkach numer 237 i 238. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw próbka oleju świeżego, później próbka oleju świeżego wraz z dodatkiem, następnie próbka oleju przepracowanego i na końcu próbka oleju przepracowanego wraz z płukanką. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego, próbka numer 3.0, jest następująca: 66,5 w 40 stopniach Celsjusza oraz 11,8 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 174. A to oznacza, że w każdym z trzech przypadków, gdy badaliśmy próbkę oleju świeżego, odnotowano niemal identyczne wartości. To potwierdza wysoką dokładność aparatury pomiarowej, ale również wysoką powtarzalność producenta tego oleju. Rozjazd w stosunku do deklaracji producenta wciąż nierozwiązany. Płynnie przechodzimy do próbki numer 3.1. Jest to olej świeży wraz z dodatkiem. Zapraszam.
Lepkość dla oleju świeżego, próbka numer 3.1, jest następująca: 65,7 w 40 stopniach oraz 11,7 w 100 stopniach Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 175. A to oznacza, że zastosowany dodatek nie powoduje praktycznie żadnej zmiany charakterystyki lepkościowej badanego oleju. Do podobnych wniosków doszliśmy wcześniej w innym odcinku, który przywołuję teraz na ekranie. Przechodzimy dalej, pomiar próbki oleju przepracowanego, zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 66,0 w 40 stopniach Celsjusza oraz 11,8 w 100 stopniach Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 176. A to oznacza, że lepkość pozostała praktycznie na niezmienionym poziomie. Idealne wyniki z punktu widzenia parametrów lepkościowych. Co więcej, jest to trzeci etap z rzędu, gdzie otrzymujemy praktycznie takie same wyniki. To może stanowić podstawę do stwierdzenia, że zastosowane dodatki nie różnicują w tym obszarze w żadnym stopniu, czyli nie ma znaczenia, który dodatek zostanie wybrany, powtarzam wniosek w oparciu o analizy lepkościowe. Być może w innych badaniach, szczególnie mam na myśli badania tribologiczne, wniosek byłby zupełnie inny. Dorzucamy jeszcze czwarte badanie, olej przepracowany wraz z płukanką, zapraszam. Lepkość do oleju przepracowanego wraz z płukanką jest następująca: 34,0 w 40 stopniach Celsjusza oraz 8,1 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 225, a to oznacza, że otrzymano podobne wyniki jak w etapie pierwszym, gdy również poddano badaniu olej przepracowany wraz z płukanką, przy czym w tym przypadku w etapie trzecim intensywność tych zmian jest jeszcze większa. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy, eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. I tutaj trzeba wyraźnie podkreślić, że plama z tego etapu różni się w sposób istotny od dwóch pozostałych etapów. Środkowy okrąg powiązany z zanieczyszczeniami jest zdecydowanie ciemniejszy, natomiast pytanie zasadnicze, czy to nie jest pochodna zastosowanego dodatku. W badaniach lepkościowych nie było sygnałów o jakichś niepokojących zmianach. Pytanie, jakie będą widma dla tych próbek. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma. Na początku widma wspólne wszystkich czterech próbek. Tutaj do podkreślenia kilka spraw. Dodatek nie powoduje praktycznie żadnych istotnych różnic w podczerwieni. Płukanka daje o sobie znać dość mocno w kilku miejscach, prezentuję je teraz na ekranie. Jest to zgodne z tym, co prezentowałem dwa odcinki wcześniej. Dalej oceniamy poziom degradacji oleju przepracowanego, odejmujemy widmo oleju świeżego wraz z dodatkiem od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić, co przybyło w trakcie eksploatacji tego oleju. Praktycznie niemal każdy z analizowanych parametrów wypadł najkorzystniej właśnie w tym trzecim etapie, gdy zastosowano dodatek dwusiarczku molibdenu. Może w niektórych przypadkach nie są to duże różnice, ale jednak zauważalne. Również po wskaźniku sumarycznym widać wyraźnie, że jakość końcowa oleju przepracowanego w trzecim etapie jest najwyższa. Podsumowując, przeprowadzono trzy etapy badań dla Hondy Civic i wykazano różnice w parametrach lepkościowych, a raczej ich brak, różnice w teście bibułowym oraz w teście spektralnym.
W każdym przypadku otrzymywano bardzo dobre wyniki, natomiast najlepszym połączeniem okazał się Shell Helix Ultra z dwusiarczkiem molibdenu. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna, komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!